często też się zdarza, że takie bardziej normalne jedzenie ja lubię, typową jakąś polską kuchnię, ale to przeważnie takie rzeczy to moja mama mi przywozi, za co jej dziękuję, bo wiesz, no samemu gotować to czasem się nie chce, czasem się nie ma pomysłu na to, że dobra, dzisiaj może to ugotuję, może tamto. Wiesz, tu w Zawierciu jest o tyle dobrze, że mamy tak treningi rozplanowane, że wiesz, no jest czas, żeby sobie samemu ugotować, nie? No chłopaki słyszałem, że mają jakieś tam swoje nie tyle diety, co tam mają jakąś firmę wynajmują, która im dostarcza jedzenie czy coś w tym stylu. Ale jakoś ja nie potrzebuję, widzisz, no ile takie śniadanie mi zajmie. 20, 25 minut zjem. Ale jak się mówi, jak się samemu przyrządzi, to lepiej smakuje. Nie odżywiam się jakoś super sportowo czy coś w tym stylu. Odżywiam się normalnie, sam widzisz, no zwykłe jajka, bułka, klasyczne polskie śniadanie. Nie mam jakichś tam specjalnych diet czy coś w tym stylu. Mam jakiś dobry po prostu organizm, który wszystko trawi i nie mam problemu z jakąś wagą czy coś w tym stylu. Mam według Kuby Gniado dobry metabolizm czy przemianę materii, mam niski procent tłuszczu, więc mogę jeść wszystko. Kamil, jak to jest u Ciebie z obiadami? Z obiadami? Sam gotujesz? Tak, ja wszystko sobie sam gotuję. Chodzisz jeść gdzieś do jakichś, nie wiem. Nie, nigdzie nie chodzę. No bo Ci mówiłem, no mamy czas spokojnie na to, żeby wszystko sobie przygotować. I po prostu sam sobie gotuję jakieś tam zupy, krem, zawsze gdzieś łapnę w sklepie i po prostu później sobie odgrzewam, czy tak jak Ci powiedziałem. Moja mama często mi dostarcza jedzenie, bo jest taka kochana i zawsze mi coś dobrego, domowego, wiesz, przywiezie. On jest takim moim trenerem, zawsze, wiesz, albo ogląda jakiś mój mecz i po meczu zawsze jest telefon. Synek, zagrywka nie siedziała, musisz coś zrobić. Synek, przyjęcie nie siedziało, musisz coś zrobić. Wiesz, no, takie zazwyczaj są rady, które no, zawsze mi coś pomagają, bo wtedy zostaję po treningu i wiesz, no, to co on tam widział, to zostaje i szlifuje, nie? No to mój ojciec mi to dał. Bo teraz właśnie na jak graliśmy z Radomiem, mój ojciec przyjechał. I właśnie mi po meczu tam daje mi ten hantelek, mówi: pamiętaj, jak masz czas wolny, pompuj bicka. Musisz mieć siłę, żeby jak uderzysz w ten blok, to ta piłka wyleciała w kosmos. No dobra, tato, no nie przesadzajmy, nie mogę mieć jakichś takich, wiesz, super wielkich bicepsów, bo nie będę umiał w ogóle przyjmować. Mówi: dobra. Tak czy siak, siedzisz, masz, nie wiem, oglądasz telewizję, możesz tam sobie seryjkę zrobić. No dobra, no, będę robił. Czy dużo mi zajmuje czasu granie? No sporo. Bo lubię... O! Kurczę. Dużo mi zajmuje czasu, bo lubię grać i na przykład wolę pograć sobie na konsoli po treningu na przykład, czy jeszcze nawet przed treningiem, niż oglądać telewizję, no. Ale tak jak już też rozmawialiśmy, to ta FIFA jest taką trochę odskocznią od siatkówki. Wybieram konsolę. Zawsze to coś ze sportem związane, jakaś tu rywalizacja, gra zespołowa, więc mimo wszystko, że to jest dla niektórych pewnie głupia gra, to coś tam może uczy, jakąś rywalizację, czy jakąś grę do końca, nie? Opa! Jest bardzo fajnie pod względem tym, że wszędzie jest blisko.
nie ma nigdzie praktycznie dalej niż 5 minut autem. Na siłownię z Arasiem chodzimy praktycznie piechotą, mamy dwa zakręty, jesteśmy na siłowni, a na halę no jedziemy 3-4 minuty. Spotykasz się na co dzień z kibicami? Jesteś zauważany, rozpoznawany, masz... No nie, są takie momenty, gdzie kibice mnie tam rozpoznają. Wiadomo, jest to miłe i częściej się zdarza niż to bywało na przykład w Kędzierzynie, ale to jest pewnie związane z tym, że po prostu gram. I wiesz, kibice mnie widzą na boisku i po prostu gdzieś tam na mieście, jak mnie spotkają, to mnie rozpoznają, powiedzą cześć. Autografy, zdjęcia, no zdarza się. Dla Ciebie też to taka pierwsza samodzielność, ponieważ w Kędzierzynie byłeś w domu rodzinnym, tutaj masz własne mieszkanie, musisz samemu wszystko zrobić. No dokładnie tak, ale powiem Ci szczerze, że czekałem na ten okres, kiedy w końcu zamieszkam sam i będę sam sobie rządził w domu, wiesz, bo ja jestem taką osobą troszkę pedantyczną i lubię mieć wszystko według własnych zasad, według własnych reguł, wszystko mieć pod kontrolą i to, że mieszkam sam, to jest takie moje troszkę, tak jakbyś rzucił rybę do wody, to jest moje królestwo i bardzo dobrze się z tym czuję. Czym przekonał Cię prezes Kryspin Baran, że pojawiłeś się w Zawierciu? Długo trwały Wasze rozmowy? Powiem Ci szczerze, że jakoś specjalnie długo to nie trwało tutaj. Nie miało znaczenia, jakie tam pieniądze dostanę, czy coś w tym rodzaju, bo no wiadomo, no, siatkówka to jest moja praca i jakieś pieniądze muszę zarabiać. Ale jestem młody i najważniejsze dla mnie było to, żeby grać. I prezes dawał taką jakby gwarancję, że będę miał szansę do gry. Wiadomo, nic za darmo nie ma i trzeba było na treningu pokazać swoje umiejętności, żeby trener to zauważył i, no i wystawił mnie do tego składu. Dobry. Cześć Łukasz. Siemanko. Cześć Ciro. Siema Kędzi. Kurczę, 9 minut zostało. Ma dopiero 22 lata i w sumie to jest najważniejszy okres, żeby jak najwięcej grać i no byłem gotowy na to, że wiesz, będę miał trudną rywalizację, bo nie ukrywajmy, był Alek Akrem na papierze, był Marcin Waliński i Michał Żuk, więc no, nazwiska, które już tam na parkietach plusligowych już coś zawojowały. Ja tam nie miałem jakiejś tam większej okazji, żeby się zaprezentować na arenie plusligowej. Wiadomo, miałem kilka szans w Kędzierzynie Koźlu, ale to w Kędzierzynie było na zasadzie, wiesz, no wychodziłem na boisko, a wokół mnie były takie persony, że nawet jak mi coś nie wychodziło, to i tak wygrywaliśmy, więc... A tutaj jest trochę inaczej, tu czasem jest tak, że no... Ciężar gry trzeba wziąć na swoje barki. No, z tego co widziałem na tych parametrach, co mamy na treningach, które mierzą nam wyskok, no to wyróżnia się w tym elemencie. Ale nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie, skąd u mnie taka sprawa. Po prostu jestem tak zbudowany, mam tak zbudowany organizm i mięśnie, że po prostu wysoko skaczę. Może się przyczyniłem do tego, grając pomiędzy sezonami halowymi na piasku i tam może też się troszkę wyrobił mój wyskok. Moim największym fanem, myślę, że moi rodzice. Tata z moim bratem, myślę, że najbardziej się interesują tym jak gram, pod tym względem, że jak to wykonuję, jak się prezentuję na boisku, jakie błędy popełniam. I oni bardziej są od strony właśnie tej technicznej, gdzie mi doradzają, jak coś poprawić, jak atakować, jak przyjmować.
Mama też się interesuje, ale mama jest bardziej typowo taka od ducha, bardziej mnie wspiera duchowo, że nie martw się, baw się tą siatkówką, nic się nie dzieje, chciałeś grasz, to grasz, więc się nie przejmuję, jeżeli coś nie wychodzi. Żona jest bardziej od tej strony. No i myślę, że to właśnie oni są moim największym wsparciem i moimi fanami.